Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jak również pozostawienia łapki w górę. Dziękuję. Witam serdecznie. W poszukiwaniu inspiracji kulinarnych przypomniał mi się przepis, który towarzyszył mi od dawna. Jest to zapiekany ryż z jabłkami. Już na samą myśl o tym ryżu trudno mi domówić zdanie, ale spróbuję przebrnąć. Jest to ryż z jabłkami zapiekany w piekarniku do wykorzystania na obiad, na kolację, jako poczęstunek dla gości. Niewiele składników potrzebujemy do wykonania tego ciasta i dosyć szybko się wykonuje, więc zapraszam ze mną do przygotowania tego dania. Więc do naszego ryżu zapiekanego użyjemy składników: ryż, mleko i wodę. Do mniejszej porcji, taką, którą przygotowuję dzisiaj, używam składników z pierwszego słupka naszych wymienionych składników po lewej stronie. Natomiast jeśli ma być to porcja bardziej okazała, czyli wyższa, użyjemy składników z drugiego słupka składników po lewej stronie wypisanych. Następna część to jest część do przełożenia, czyli jabłka, powidła, masło, cukier, dwa jajka oraz cynamon. Rozpoczynamy gotowanie. Wlewamy wodę i mleko, lekko je ogrzewając. Ustawiamy moc grzania na taką średnią. Następnie dosypujemy ryż. Pamiętamy, aby dosyć często w fazie tej pierwszej czy początkowej ten ryż mieszać, ponieważ on lubi nam się przypalić czy też przywrzeć do spodu. Kiedy ryż się ogrzeje, przykrywamy pokrywką. Jak się zaczyna bąbelkować, pozostawiamy na 15-20 minut na takim raczej mniejszej temperaturze grzania. Oczywiście, jeśli jest ta porcja większa, to dodajemy te 5 minut na dłuższe gotowanie. Teraz część do przełożenia, czyli wcześniej umyte jabłka kroimy, ścieramy na tarce o grubych oczkach. Kolejny etap to jest podprażenie tych jabłek. Musimy ustawić też średnią moc grzania. Te jabłka nie mogą być rozgotowane, one mają być tylko lekko zmiękczone. Cały cykl tych jabłek zajmuje nam około 10-15 minut podgrzewania. Oczywiście dodajemy cynamon. U mnie jest to jedna łyżeczka, natomiast jeśli lubimy zdecydowane bardziej smaki, dodajemy tego cynamonu troszkę więcej. Jabłka powoli nam będą się prażyły. Pamiętamy też o mieszaniu tych jabłek. One mają być w całej strukturze swoje jednakowe. W tym czasie mamy możliwość przygotowania sobie blachy. U mnie jest to forma kwadratowa, ale równie może być to tortownica okrągła. Składniki mamy przygotowane, więc większa część pracy za nami. Teraz musimy tylko do ryżu i do jabłek dodać cukier. Jedną łyżkę do jabłek, reszta cukru ląduje w naszym ryżu. Do ryżu dodajemy również masło, jedną łyżkę. I wbijamy dwa jajka. Jeśli ryż jest gorący, od razu po ugotowaniu, pamiętamy, aby te jajka od razu mieszać. Jajka nie mogą się nam ściąć na taką jajecznicę, tylko muszą być od razu wymieszane z ryżem. Dosyć energicznie mieszamy ten ryż, aby to wszystko się połączyło. Mamy już składniki połączone. Teraz czas na położenie ich do formy. Czyli połowę ryżu kładziemy do formy jako spód.
rozkładamy go dosyć regularnie, aby na całej powierzchni była mniej więcej jednakowa warstwa tego ryżu. Kiedy wyrównamy już ten ryż w formie, jest czas na powidła. One nadają takiego dosyć zdecydowanego smaku i też takiego lekkiego kwasku do całości ciasta. Smakują naprawdę wyśmienicie jako dodatek do tego ciasta, więc zachęcam. Powidła oczywiście też muszą być równomiernie rozsmarowane w całej formie. Na powidła przychodzą nasze jabłuszka, czyli całą porcję jabłek dodajemy na naszą ryżową porcję. Pamiętamy oczywiście o jednej łyżce mąki ziemniaczanej, aby nadmiar tego soku, który puściły, po prostu ta mąka nam wchłonęła. Wszystko ładnie, równiutko rozsmarowujemy. I teraz ostatnia porcja ryżu. Ja w międzyczasie sobie też oddzielam to ciasto od formy, żeby później łatwiej mi było już wyjąć to upieczone ciasto, więc tak jak na filmie pokazane jest, łyżką po prostu lekko odsuwam ciasto od brzegu. Ciasto mamy gotowe do włożenia do piekarnika. Do piekarnika na 30 minut. Oczywiście pilnujemy, żeby nam się ciasto nie przypaliło, w temperaturze 180 stopni. Po wyjęciu wygląda świetnie. Dajemy naszemu ciastu trochę czasu na ostygnięcie, ale nie musi być zbyt długo, bo zazwyczaj ryż jemy na ciepło. Natomiast równie dobrze smakuje na zimno. Zdejmujemy osłonę tortownicy i cóż, możemy tylko smakować, cieszyć się smakiem, częstować domowników i gości. Wyśmienicie smakuje jako obiad, kolacja, nawet i śniadanie. Zachęcam do gotowania, pieczenia i smakowania. Dziękuję.